Detektyw Julie Dover zajmuje się przestępstwami popełnionymi w wirtualnej rzeczywistości. Przenosimy się w przyszłość dość daleką, żeby wydarzyło się coś ciekawego, ale nie na tyle, by było to dla nas niepojęte. Firma Halcyon zajmuje się technologią VR. Już na samym początku dochodzi do morderstwa. Zabito człowieka w rzeczywistości wirtualnej. Coś takiego nie powinno się zdarzyć. Sama historia zainteresuje ludzi, którzy lubią ciekawe fabuły, mroczne zagadki, dobre thrillery. Nie rozumiem, jak można udusić człowieka, nie zostawiając na jego ciele żadnego śladu. Będą odcinki emitowane tradycyjnie oraz w technologii VR. Widzowie będą mogli przenieść się do Halcyon używając okularów Oculus Rift lub Samsung Gear VR. Zakładasz okulary Oculus Rift i słuchawki i nagle pojawiasz się w jednej z naszych trójwymiarowych przestrzeni. Będzie sala widowiskowa i będzie można oglądać odcinki na dużym ekranie, jakbyśmy mieli kino w domu. A kiedy zaczną się odcinki w technologii VR, otoczenie się zmieni i widz będzie mógł się przenieść. Można się rozejrzeć, manipulować elementami tego świata, szukać wskazówek, namierzać odciski palców, na swój sposób pomóc detektywom rozwiązać zagadkę. Na szklance jest wyraźny odcisk. Halcyon to serial hybrydowy dostępny w internecie w technologii VR, a także w telewizji. Będzie nadawany w telewizji, dostępny w sieci, ale część serialu istnieje tylko w wirtualnej rzeczywistości. Dzięki odcinkom w technologii VR użytkownicy mogą samodzielnie badać świat serialu i odkrywać dodatkowe szczegóły. Widzowie będą nie tylko obserwatorami, ale zanurzą się w świecie serialu. Co mamy? Zacieramy granicę między pasywnym oglądaniem serialu a aktywnym uczestnictwem. W tej chwili to jedyny taki projekt. Wreszcie jakiś trop.